Wsłuchiwałem się tutaj dokładnie w tą piękną opowieść księdza profesora o tym, że powinno być pokojowo, że powinna zapanować miłość, wolność i równość. Ale drodzy Państwo, to są nasze ideały. Ideały, do których mamy zmierzać, które chcemy osiągać, ale żyjemy w czasie i miejscu wyjątkowym. Ja powiem w ten sposób. W Księdze Rodzaju, proszę Państwa, w Genezis, jest taka opowieść o Adamie i Ewie i o grzechu pierworodnym. I nie zapominajmy, my wszyscy ludzie jesteśmy nim skażeni. I to skażenie przez tysiące lat, przez wiele pokoleń ludzkości daje niestety o sobie znać. Patrzę tutaj i się cieszę, bo są i młode osoby, są i starsze. I pozwolę sobie nawiązać do tego, co mówili nasi rodzice, co mówili nasi dziadowie, którzy jeszcze pamiętali te chwile związane z odzyskaniem niepodległości, z II Rzeczypospolitą. Polska to jest wspaniały kraj, ale nasze położenie wymaga ciągłego poświęcenia. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że mieszkamy między dwoma wielkimi państwami. Czy nam się to podoba, czy nie. Państwami, które zawsze dążyły, dążą tu i teraz i dążyć będą do tego, żeby ta przestrzeń między Berlinem a Moskwą była wypełniona tylko przez te dwa państwa, Niemcy i Rosję. Proszę Państwa, tutaj ksiądz wspomniał, że ideą jest pokój. To jest piękna idea, ale ja odwołam się do naszego wielkiego, wybitnego wieszcza, proszę Państwa. Można powiedzieć wręcz proroka, takiego jak Norwid, jak Słowacki, a był nim pierwszy romantyk, Adam Mickiewicz, który w czasie, kiedy już długie pokolenie naszych rodaków znajdowało się pod zaborami pruskim, ruskim i austriackim, zwracał się do Boga, możemy dzisiaj powiedzieć przewrotnie. O wielką wojnę prosimy Cię, Panie. Tak, bo proszę Państwa, czy nam się to podoba, czy nie? Wielu wybitnych polskich historyków z profesorem Andrzejem Nowakiem, z profesorem Roszkowskim mówi tak, że my Polacy wykorzystaliśmy szansę i dar dany nam od Boga i od historii. W latach 1914-18 nastąpiła w końcu ta straszna pierwsza wojna światowa. Nie łudźmy się, chociaż nasi przodkowie w powstaniu kościuszkowskim, listopadowym i nie tak dawno, niebawem będziemy obchodzili kolejną rocznicę powstania styczniowego, zerwali się do walki z zaborcą, ale jednak ulegli. Te piękne idee to wspaniałe dziedzictwo narodu, języka i religii przetrwało w kolejnych pokoleniach. I to dopiero w wyniku wojny między trzema straszliwymi zaborcami uzyskaliśmy, jak mówili nasi ojcowie, wybiliśmy się znowu na niepodległość. Bo proszę Państwa, to właśnie ta zła, niedobra i straszliwa pierwsza wojna światowa spowodowała, że pierwsze zaczęło rozpadać się Imperium Austro-Węgierskie. To właśnie dumne, w szczególności narody słowiańskie, podniosły głowę. Później na kolana, możemy dzisiaj powiedzieć, że tylko na kolana, upadło
imperium carów rosyjskich pod straszliwymi, barbarzyńskimi okolicznościami rewolucji bolszewickiej. I na koniec, właśnie na początku listopada 1918 roku, w wyniku rewolucji w Niemczech, a tak naprawdę ogromnego chaosu, mogliśmy w różnych miejscach państwa bez granic, ale wypełnionego gorącymi sercami, wybić się w końcu na niepodległość. I tutaj, szczególnie w Międzyrzecu, możemy sobie odpowiedzieć, czy 11 listopada to data odzyskania niepodległości, czy pewien symbol. Bo to właśnie tutaj. Wydawałoby się, że 5 dni po tym wielkim sukcesie nastąpiła ogromna tragedia. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kultywują tą pamięć o naszych bohaterach, tych lokalnych i tych ogólnonarodowych. Mam ogromny zaszczyt i napawa mnie to dumą, że już kolejny rok w rok mogę z Państwem stawać w tym wyjątkowym miejscu. W mieście o dumnej i pięknej historii, które zaznaczyło swoją bytność w ten wyjątkowy, jakże przejmujący sposób. Ale księże proboszczu, księże profesorze, czcigodni duchowni, idee, które krzewicie, mam nadzieję, że kiedyś się spełnią. Może nie teraz, może nie jutro, ale kiedyś, jak wiemy również z Pisma Świętego, w końcu nastąpi pokój.